Cześć, witam Was ponownie. Zobaczcie, jaki kupon przygotowaliśmy na niedzielę. Na stadionie w Lipsku spotkają się dwa zespoły nastawione w pierwszej kolejności na skuteczną grę ofensywną. Świadczą o tym statystyki. Borussia Mönchengladbach strzeliła w 12 meczach aż 30 goli, zaś Byki 22. To niesie jednak ze sobą problemy w grze defensywnej. Widać to także po ostatnich wynikach osiąganych przez te ekipy. Źrebaki pokonały 4-1 Hanower, 3-1 Werder Brema i 3-0 Fortuna Düsseldorf. Piłkarze Ralfa Rangnicka natomiast ulegli 0-1 Wolfsburgowi, a wcześniej rozbili 3-0 Bayer Leverkusen i w identycznym wymiarze bramkowym Hertę. Wygląda więc na to, że w weekend kibice znów obejrzą sporo trafień i całkiem emocjonujące widowisko. Eintracht zjawiskowo prezentuje się w tym sezonie. Piłkarze Adiego Hojtera świetnie spisują się na arenie międzynarodowej, gdzie wygrali wszystkie 5 meczów, i w lidze zajmują trzecie miejsce, tracąc 3 punkty do wicelidera. W ostatnich tygodniach pokonali 3-0 Stuttgart, 3-0 Schalke i 3-1 Augsburg. W weekend na ich przeszkodzie postarają się stanąć zawodnicy Wolfsburga, którzy są w chwiejnej formie. Przegrali 3 z ostatnich 5 spotkań, a w ostatni weekend zdołali skromnie pokonać u siebie 1-0 Lipsk. Na Commerzbank Arena nie powinni mieć jednak większych szans z będącym w tak fantastycznej dyspozycji zespołem. Zwłaszcza, że triumfatorzy Pucharu Niemiec z ostatniego sezonu mają wysokie aspiracje i nie boją się o tym mówić w mediach. Awans do fazy pucharowej Ligi Europy mają już zapewniony i teraz pozostaje im śrubowanie jak najlepszych rezultatów na arenie krajowej. Typ obie strzelą w meczu Arsenalu padał ostatnio 6 razy z rzędu. Kanonierzy tracili po golu z Fulham, Leicester czy Bournemouth, więc tym większe prawdopodobieństwo, że stracą co najmniej jedną bramkę w hicie kolejki. Szczególnie przy tak mocnym Tottenhamie, który przejechał walcem po Chelsea. Nieśmiertelne, banalne i oklepane hasło "derby rządzą się swoimi prawami" pasuje jak ulał, bo nie należy tu jednoznacznie stawiać na lepszy obecnie Tottenham. Tym bardziej, że kanonierzy nie przegrali z największym derbowym rywalem na własnym stadionie już 7 meczów z rzędu. W ostatniej ich porażce gole strzelali Nasri i Szamak, a dla kogutów Kabul, Van der Vaart i Bale. To teraz pomyślcie, jak to było dawno temu. Trudno stawiać na zwycięzcę, ale i podobnie trudno uwierzyć, żebyśmy w takim hicie nie obejrzeli bramek. Piłkarze Kiewo tuż po przerwie reprezentacyjnej zaskoczyli całą piłkarską Europę i sensacyjnie wywieźli punkt z Neapolu po remisie 0-0. Zawodnicy Napoli zlekceważyli outsidera ligi, a drużyna z Werony, dobrze się murując, dowiozła bezbramkowy rezultat do końca. Żeby jednak liczyć na utrzymanie w lidze, u siebie muszą grać zdecydowanie bardziej ofensywnie. Samymi remisami nie wywalczą bowiem utrzymania. Bardziej otwarte Kiewo to będzie świetna okazja dla Lazio do tego, żeby wykorzystać luki w ich obronie i otworzyć wynik meczu. Mam jeszcze informację, że od dziś kilku bukmacherów włącza tak zwany kalendarz adwentowy, to znaczy, że przez najbliższe ponad 3 tygodnie codziennie będą włączali jakąś nową promocję dla aktualnych graczy. Co przygotowali na pierwszy dzień? Wrzucam w opisie filmu, a po kolejne informacje zaglądajcie codziennie na naszą stronę zawodtyper.pl. Subskrybujcie kanał i oczekujcie na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć!